Siemaneczko, z tej strony Yamatik, a to jest mój kolejny materiał na moim kanale. W tym materiale przedstawię wam moje stanowisko pracy. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, to zapraszam was do subskrypcji tego kanału, co możecie uczynić tam na dole, klikając w taki czerwony przycisk, dzięki czemu będziecie na bieżąco z każdym moim filmem i motywujecie mnie do dalszej pracy nad kanałem. W tym materiale, z racji tego, że to jest drugi odcinek z maratonu świątecznego, chciałbym wam przedstawić moje stanowisko pracy, jak już wcześniej wspominałem. Zapraszam was też do zobaczenia mojego poprzedniego filmu z giveawayem na Paysafe Carda o wartości 20 zł. No a na razie lecimy z tym koksem, choć koks jest nieekologiczny. A ja mam to w dupie. Jeśli chodzi o mój komputer, to jest to komputer zakupiony w sieci sklepowej Computronic w 2016 roku. Komputer ten jest warty około 4,5 tysiąca, lecz obecnie nie ma go w sprzedaży, gdyż się po prostu wyczerpał. Model tego komputera to jest Computronic Intel Extreme Masters Challenger 2016. Komputer ten ma procesor Intel Core i5-6600K, jego karta graficzna to GeForce GTX 960 4GB karta graficzna od Asusa. Komputer ten posiada 8 GB RAM-u DDR4 od HyperX-a, przy czym w płytę główną jest wrażona jedna kość RAM. Jeśli mówiąc tutaj o płycie głównej, to mamy tutaj Gigabyte Z170 Gaming K3. Obudowę tego komputera to Corsair Carbide Series Spes 01. Zasilacz tego komputera to Corsair VS550, który ma mocy 550 W. Komputer ten posiada dwa dyski, SSD i HDD. Dysk SSD, czyli dysk na system, ma 120 GB, zaś HDD 2 TB. Jeśli chodzi o system operacyjny, jaki mamy tu na tym komputerze, to standardowo Windows 10, 64-bitowy system w wersji Home. Jeśli chodzi o monitor w tym komputerze, to mamy tutaj monitor od Samsunga, który na obecny moment jest warty 550 zł. Ma on 24 cale, a nazwa pełna tego monitora to Samsung LC24F390 FHU-XEN, który ma z tyłu zarówno złącze na słuchawki, złącze na HDMI, jak i złącze VGA. Dodam jeszcze, że na tym monitorze jest kamerka internetowa jakaś od HP, która jest pewnie warta 50 zł, bo nie więcej, bo nie jest ona jakiejś super dobrej jakości, przy czym z tej kamerki widzicie moją twarz na live'ie. No i ostatnie dymy, które były na nim. Jeśli chodzi o moją klawiaturę, na której gram, to jest to klawiatura membranowa z Genesisa, a dokładny model to jest Genesis RX66 w układzie klawiatury QWERTY, czyli modelu angielskim. Klawiatura ta została wykonana w Chinach i na ten obecny moment jest pewnie warta gdzieś z 50 zł. Jeśli zaś chodzi o myszkę, której używam, to jest to myszka California Access Panther CA1207, która jest na ten moment warta też pewnie gdzieś z 50 zł. Oczywiście też jest zrobiona w Chinach, jak klawiatura. Jeśli chodzi o moje słuchawki, to są to pewnie jakieś proste chłopskie słuchawki z Tracera, warte na ten moment około 50 zł. Nie wiem, jaki to jest dokładnie model. Słuchawki te moje mają skrzywionego jacka, przez to czasami słyszę tylko na lewą słuchawkę, na prawą nie słyszę. Dodam jeszcze, że na te słuchawki sobie przykleiłem mikrofon Zalman Mic 1 taśmą klejącą, ponieważ kiedyś go używałem do robienia live'ów. Dzisiaj tego nie używam, bo zastąpił on Voxa, ale powiem tak szczerze, te słuchawki moim zdaniem są słabe, więc będę musiał sobie nowe kupić. Jeśli chodzi tutaj o mój mikrofon, przez który do was gadam akurat w tym momencie, to jest to mikrofon Novox NC1. Mikrofon ten kupiłem w marcu, 13 marca 2019 roku, z tej racji, że wybiła u mnie liczba na kanale 100 subskrypcji. Zresztą macie filmik do unboxingu tego mikrofonu, ponieważ to nagrałem. Mikrofon ten kosztował mnie 250 zł wraz ze statywem, pop filtrem, no i samym mikrofonem. Mikrofon ten ma taką fajną bajerę, że z przodu tego mikrofonu słychać mnie głośniej, niż jakbym go odwrócił. Mamy tutaj specjalną membranę, która nie wiem, jak się ona nazywa, bo szczerze powiedziawszy nie jestem w tym aż tak dokładnie ogarnięty. Przy czym jednak dodam, że ten mikrofon ma wbudowaną w środku kartę dźwiękową, gdyż jest po prostu na USB. Przez to ten głos jest dużo lepszy mój, niż gdybym go podpiął do zintegrowanej karty dźwiękowej. Jeśli chodzi o dalszą część stanowiska, dokładnie o mój stół, jest to jakiś stary stół z lat 50., który
który moja babcia używała do posiłku dziennego. Nie miałem innego stołu, więc dałem sobie ten stół. Jeśli zaś chodzi o moje krzesło, na którym siedzę, to jest to też stare krzesło z 2007 roku. Nie wiem, ile one w tym czasie kosztowało, bo byłem wtedy 4-letnim dzieckiem, więc nie pamiętam, co wtedy dokładnie było. Tutaj pod stołem mamy taki mały stołeczek, po śląsku zwana ryczka, i na tej ryczce sobie trzymię nogi, gdy streamuję, ponieważ lubię mieć wyprostowane nogi dane na długość. Teraz wam pokażę, jak to stanowisko się prezentuje przy zgaszonym świetle. Jeśli chodzi o inne urządzenia, które służą mi do tworzenia filmów, to jest mój telefon, którym nagrywam każdy praktycznie vlog, a mianowicie mój telefon Huawei Mate 10 Lite, który ma kamerę, która nagrywa w Full HD w 60 klatkach na sekundę, a zdjęcia robi w 4K. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że mój materiał ze stanowiskiem się wam spodobał. Zapraszam do jego ocenienia tam na dole. Zapraszam do komentowania tego materiału, do brania udziału w giveawayu na PSF Card o wartości 20 zł. No a na razie się z wami żegnam. Do zobaczenia, cześć, do jutra, ponieważ jutro się widzimy w następnym odcinku, którego będziecie mogli wybrać w ankiecie. Tam oto u góry. No a na razie żegnam się z wami. Piona!